Dobrze.
Jego. Szklaną miszę wypełnioną parującą wodą. Prosimy Michał. I co, nie mówiłem? Tak. To dziękujemy. I zapraszamy następnego gościa. A będzie to pan Krystian. Nie radzi sobie z tobą samym. Nie potrafi odpowiadać na pytania. Panie Krystianie, kiedy zaczął się ten pana problem? Nie, nie mówię po niemiecku. Słucham? Nie mówię po niemiecku. Ale ja pytam po polsku przecież. A, bo jak wychodziłem z domu, nie padało, to rampa. Przepraszam, ale nie widzę związku. A tak, może pani faktycznie nie widzi związku? Bo ja też kawalem jestem. Proszę pana, chciałam porozmawiać o pana problemie. No, ja też mam czas. Przepraszam, ale mamy tylko 2 minuty i za chwilę wejdzie następny gość. Też kiedyś miałam gości, ale jakoś tak bez sensu się z nimi. Z nimi gadało i pojechali. Może ktoś z publiczności zada jakieś pytanie? O czym pan najchętniej rozmawia? Może ma pan jakiś ulubiony temat? Co pan lubi? Nie, 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 na pewno się z panem nie spotkam. To nie pytałam, jak chcesz pana spotkać. To po co ta cała gadka? Co to jakiś niczający jestem? Czy co? No niestety, nasz czas się kończy. A przed nami następny gość. A może pozdrowić babcię? Tak, pozdrawiamy babcię. Babcia!